To ja też chciałam coś powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć, że w ogóle powiem wam tak w skrócie mój cały tydzień, co ja przeżywałam. Od naprawdę, to są takie rzeczy się działy, że sama byłam w szoku, że tak w ogóle można robić, że ja tak potrafię. Chodzi mi o to, że ja zaczęłam być odważna. Ja zaczęłam w sklepie ludziom mówić o Jezusie. Że zaczęłam im mówić, jak mają pójść do Boga, mówić, co mają mu powiedzieć, żeby w ogóle z Nim się pojednać. Nie to, że wstałam, się modliłam. Wcześniej myślałam po prostu, że bo na kasie zaraz będzie awantura, przyjdą, zobaczą, powiedzą, że jakiś nawiedzony sklep czy coś, ale mówię, do... Lewiatan. Ale ja przełamałam to w sobie. Najlepszym jestem. I w ogóle ci ludzie, jak patrzyli na mnie, mówiłam im, że byłam kiedyś osobą uzależnioną, że z tym miałam problem. Patrzą na mnie, mówią, pani, mówię, tak, to ja byłam taka. Oni tacy zdziwieni, że jak ja, że ja. Ale myślałam też wcześniej, że oni po prostu się nie będą do mnie w ogóle odzywać. Ale ci ludzie, jak ja im to powiedziałam, że mogą się pojednać z Bogiem, oni dalej do mnie przychodzą, dalej się do mnie uśmiechają. Dalej są tacy bardzo mili dla mnie. Babkę jedną zaczepiłam, mówię, o, ale masz fajny tatuaż, mówię do niej. Mówię, a co oznacza ten lew? Ona mówi, że to jest znak zodiaku. Mówię, a ja tam znak zodiaku, mówię, Bóg cię ma chronić, nie znak zodiaku. No i przyglądam się do tego, na tego lwa, patrzę, ma krzyż na czole. No to już zaczęłam z nią dalej rozmawiać. Co się okazało, że ta kobieta szukała Boga. Tak naprawdę, że ja jej powiedziałam to wszystko, co ma zrobić. Ona taka w szoku była, że zapomniała makaronu kupić, musiała się cofnąć. Mówi, wie pani co, ja tu przychodzę do sklepu, a tu mi słowo Boże głoszą. Mówi, to jest jakieś, mówię, niesamowite, ja wiem, mówię, po to tu jestem. No ale ona pragnęła w ogóle, ona szukała Boga, ta kobieta, i powiedziała, że ona tak w domu powie. Cały tydzień miałam w ogóle taki, że w tym sklepie mówiłam tym ludziom, że mówiłam o pojednaniu. W ogóle zaczęli do mnie ludzie dzwonić ze świata, z którym kiedyś się znałam. Dawno ich nie widziałam, nie wiem, 7-10 lat temu ich widziałam ostatni raz. I oni mówią, że mówią do mnie, też chcę być taki jak ty. Ja mówię, spoko, też taki możesz być. Mówi, ja pamiętam, kim ty byłaś. Mówię, ja też pamiętam, że tak żyłam. No i oni poddawali życie Jezusowi. Bardzo się w ogóle cieszyłam. Nawet jak z Sylwią wracaliśmy z Przemkiem, to zadzwonił chłopak. Modliliśmy się o takiego chłopaka przez telefon. On w ogóle powiedział, że się o wiele lżej czuje, że te kajdany zostały zdjęte z niego. Miał dzisiaj przyjechać, ale może, no na pewno przyjedzie. Nie może, tylko na pewno przyjedzie. Ja tak myślę. No ale w ogóle takie, dla mnie to było takie wow. Mówię, Boże, że ja tak nie mogłam w ogóle częściej, że ja tak wcale, że ja tak dopiero teraz mogę. W ogóle taka niewiara w siebie, miałam taką niewiarę w siebie, że ja... Tak, dopiero kajtuś tutaj w tym wszystkim, dopiero się uczę i ja mam ludziom mówić, mam kłaść ręce na chorych, ale jednak to chyba nie ma znaczenia. Ja też potrafię. Dziękuję.